można żyć godnie, że nie da się zarobić na wino i chleb. Chłop na świat przychodzi, aby nosić spodnie, sztywny mieć kręgosłup, a na wierzchu łeb. Ja myślałem, że w tym kraju interes niczym przecie bezbożnym nie jest i zarabiać to żaden ci skandal. A wychodzi, że ja zwykły jestem bandal. Ktoś nie zakablował, ktoś, któż to ten zawisny gość? Czy to sąsiad, kuzyn albo stryjek? Czy to któryś wuj pode mną doły ryje? Czy to jakaś okoliczna cicha zmowa? Kto mnie wsiakry, kto mnie zakablował, kto? Na pewno nie teściowa, nie teściowa, na pewno nie teściowa. Nieważne, że miałem w porządku papiery i wszystko co należy płacone na czas. Skandal tu nie gościł, ni żadne afery, że też na mnie trafił taki pierwszy raz. Ja myślałem, że w tym kraju interes niczym przecie bezbożnym nie jest. Okazałem się jednak niegrzeczny, popełniłem bowiem czyn lewny społeczny. Ktoś mnie zakablował, ktoś, któż to ten zawisny gość? Czy to sąsiad, kuzyn albo stryjek? Czy to któryś wuj pode mną doły ryje? Czy to jakaś okoliczna cicha zmowa? Kto mnie wsiakry, kto mnie zakablował, kto? Na pewno nie teściowa, nie teściowa, na pewno nie teściowa. Wierzcie ludzie, moralnego mam kaca, życie na grzbiet mi się wywraca. Rzeknę was, już mam dosyć biznesu, będę bezrobotny, lecz uniknę stresu. Ktoś mnie zakablował, ktoś, któż to ten zawisny gość? Czy to sąsiad, kuzyn albo stryjek? Czy to któryś wuj pode mną doły ryje? Czy to jakaś okoliczna cicha zmowa? Kto mnie wsiakry, kto mnie zakablował, kto? Ten zawisny gość, czy to sąsiad, kuzyn albo stryjek? Czy to któryś wuj pode mną doły ryje? Czy to jakaś okoliczna cicha zmowa? Kto mnie wsiakry, kto mnie zakablował, kto? Na pewno nie teściowa, hey, hey, hey.